Technik budownictwa wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie, muruje i remontuje konstrukcje budowlane i naprawia tynki. Przygotowuje i montuje zbrojenie, układa i zagęszcza mieszankę betonową, przygotowuje elementy konstrukcji budowlanych do montażu i wykonuje prace związane z rozbiórką. Organizuje i kontroluje również roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty konstrukcyjno-budowlane stanu surowego oraz roboty wykończeniowe. Utrzymuje obiekty budowlane w pełnej sprawności technicznej oraz sporządza kosztorysy robót. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technika budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie jednej z trzech poniższych kwalifikacji. Kwalifikacji BUD12 o nazwie wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, czyli do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, murowanych konstrukcji budowlanych, remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych, albo kwalifikacji BUD01 o nazwie wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, czyli do przygotowania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie, wykonywania mieszanek betonowych, układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu, a także kwalifikacji BUD08 o nazwie montaż konstrukcji budowlanych, czyli do przygotowania elementów konstrukcji budowlanych do montażu, montowania tych elementów, wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych. Ponadto, niezależnie od wyboru jednej z trzech wymienionych kwalifikacji, musi być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD14 o nazwie organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, czyli do organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz do sporządzania kosztorysów robót budowlanych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe mogą nabywać kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa poprzez ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji BUD01, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich lub BUD08, montaż konstrukcji budowlanych lub BUD12, wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz BUD14, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Zawód technika budownictwa mogą również uzyskać absolwenci trójletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie betoniarz-zbrojarz, zakończonej egzaminem zawodowym z kwalifikacji BUD01, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, lub w zawodzie monter konstrukcji budowlanych, zakończonej egzaminem zawodowym z kwalifikacji BUD08, montaż konstrukcji budowlanych, albo w zawodzie murarz-tynkarz, zakończonej egzaminem zawodowym z kwalifikacji BUD12, wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Mają oni do wyboru ukończenie dwuletniej branżowej szkoły drugiego stopnia w zawodzie technik budownictwa i zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD14, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Mogą również ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji BUD14, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów i zdać egzamin zawodowy z tej kwalifikacji. Umiejętności, które zdobywa technik budownictwa, przypisane są do właściwych kwalifikacji. W zakresie kwalifikacji BUD01 wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich uczy się przygotowywania zbrojenia i mieszanek betonowych. W ramach kwalifikacji BUD08 montaż konstrukcji budowlanych można uczyć się przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych i ich montowania, a także rozbiórki konstrukcji budowlanych. W zakresie kwalifikacji BUD12 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich zdobywa się umiejętność przygotowywania zapraw i tynków, a także wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontowania i rozbiórki murowanych budowli. W ramach kwalifikacji BUD14 organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów nabywa się umiejętności organizacji i kontroli robót związanych z zagospodarowaniem terenu, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, a także prac związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych. Uczeń zdobywa również umiejętność sporządzania kosztorysu robót.
Dla osoby wykonującej zawód technika budownictwa ważna jest dobra sprawność fizyczna, zdrowy kręgosłup, ostrość wzroku, dobry słuch oraz sprawność manualna. Poza tym osoba pracująca w tym zawodzie nie powinna mieć lęku wysokości. Przydatna będzie również wyobraźnia przestrzenna oraz zdolność do pracy na wysokości. Technik budownictwa powinien być osobą odpowiedzialną, staranną i precyzyjną. Do przeciwwskazań wykonywania tego zawodu należą na przykład lęk wysokości, wady kręgosłupa, wady wzroku i słuchu, alergie i astma i choroby stawów. Do plusów zawodu technika budownictwa można zaliczyć m.in. stałe zapotrzebowanie rynku pracy, możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego, szeroki wachlarz rodzajów wykonywanej pracy, możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, wysokie zarobki i prestiż zawodowy. Przy minusach tego zawodu należy wymienić duże obciążenie fizyczne, kontakt ze środkami chemicznymi, możliwość wystąpienia ciężkich wypadków, odpowiedzialność za pracowników, konieczność zwracania uwagi na bezpieczeństwo i różne warunki atmosferyczne w pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika budownictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, w firmach remontowych, w biurach projektowych, w pracowniach kosztorysowania, w administracji państwowej i samorządowej związanej z zarządzaniem obiektami budowlanymi, w firmach zarządzających nieruchomościami, w zakładach produkujących materiały budowlane i inne artykuły branżowe, w marketach i składach budowlanych, ponadto może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą brygadzista lub majster budowy, pomocnik inżyniera budowy, asystent architekta lub projektanta, przedstawiciel handlowy, pracownik budowlany, kosztorysant, pracownik działu ofertowania robót, pracownik działu przygotowania produkcji. Technik budownictwa w swojej pracy korzysta z wielu narzędzi, urządzeń i maszyn. Wśród nich można wymienić na przykład przyrządy pomiarowe, na przykład poziomica, taśma miernicza czy laserowy przyrząd do pomiaru, przyrządy malarskie, jak na przykład pędzle, szpachelki czy wałek malarski, elektronarzędzia, na przykład betoniarka, wiertarka czy wkrętarka, narzędzia ręczne, na przykład piła, śrubokręt czy kombinerki, oraz innego rodzaju narzędzia, np. niwelator i teodolit czy agregat malarski. Technik budownictwa w trakcie wykonywania swojej pracy zobowiązany jest do używania ochronnej odzieży roboczej i środków ochrony własnej. Ich specyfika zależy od obranego stanowiska i rodzaju wykonywanej czynności. Może to być obuwie ochronne z utwardzonym noskiem, nauszniki ochronne, kask, rękawice i okulary ochronne, kombinezon roboczy, kamizelka odblaskowa oraz maska przeciwpyłowa. Każdy technik budownictwa pracujący w zawodzie powinien ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i doskonalić własne umiejętności zawodowe, ponieważ materiały budowlane, techniki i technologie ulegają ciągłym innowacjom. Może poszerzać wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmy, organizacje branżowe oraz producentów materiałów budowlanych. Może brać również udział w kursach zawodowych o charakterze pokrewnym do posiadanych kwalifikacji. Technik budownictwa powinien również uzupełniać swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach pozwalających uzyskać dodatkowe uprawnienia, np. do prac na wysokości, uprawnienia w zakresie spawania, uprawnienia energetyczne, ciepłownicze i gazowe. Sektor budownictwa charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem, co pociąga za sobą ciągły popyt na kompleksowe usługi budowlane, zarówno w inwestycjach, jak i w remontach budynków. Popyt na rynku pracy na techników budownictwa jest duży, ponieważ zawód ten daje kwalifikacje do wykonywania różnorodnych prac budowlanych.